Druga. Proszę znać, czy byliście na części pierwszej, czy nie. Jak nie, to postaram się podrzucić link. O, Izabela była. Dziękuję, super. Ci, którzy nie byli, to od razu powiem, że można zajrzeć na kanał YouTube Mentor System Audiowizualny. Tam była taka pierwsza część stworzenia grafik. Dzisiaj część rzeczy sobie tak pokrótce przypomnimy, ale pójdziemy dość, nazwijmy to, dość dalej. Tylko pozwólcie mi jeszcze włączę nadawanie na Facebooku. Dzisiaj jestem sam z reguły. Robię to jak któryś z gości, w tym przypadku Monika w tym roku już zaczyna mówić, a ja przełączam się na Facebooka. I co mamy dzisiaj w planach? Przede wszystkim chciałem wam pokazać troszeczkę więcej możliwości zgenerowania grafiki. I przed nami trzy aplikacje. Leonardo, które już wcześniej wspomniałem, Adobe Firefly i Midjourney oraz jego niegdyś darmowy odpowiednik, który już taki darmowy nie jest. Nazywało się to kiedyś Blue Willow, teraz nazywa się LimeWire. Dlaczego będę pokazywał różne aplikacje? Przede wszystkim, słuchajcie, każda aplikacja daje nam troszeczkę inne efekty ze względu na to, że korzysta z różnych silników. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, każda z tych aplikacji niestety w wersji darmowej, a tak jak jestem nauczycielem i korzystam z tej wersji darmowej wielu aplikacji, poza jedną, każda aplikacja w wersji darmowej ma swoje ograniczenia, czyli ma tą ilość kredytów, monet, pieniędzy, jak zwał, tak zwał, bo to różnie bywa, którą możemy w ciągu dnia wykorzystać. No i z reguły dla takiego naszego czarowania to wystarcza. Aczkolwiek niestety czasem jak będziemy przypięci do mury, będziemy chcieli coś stworzyć w dość krótkim czasie, a te efekty na początku nie będą satysfakcjonujące albo będziemy potrzebowali wygenerować o wiele więcej grafik, no to wtedy warto sobie tymi aplikacjami żonglować. Tak, żeby po prostu troszeczkę w tej i dzięki temu nam po prostu tych pieniędzy nie zabraknie. Ja tylko przypomnę, jeżeli ktoś nie był wcześniej, to zaczynam od tego, że widzicie ścianę w mojej pracowni, o której chciałem wspomnieć na początku, pracownia językowa, którą wspólnie z Mentor Systemem Audiowizualnym stworzyliśmy i tu widzicie akurat niepodświetlane panele ścienne, które zaprojektowałem sobie właśnie przy użyciu sztucznej inteligencji. I to też jest jeden, dlaczego o tym mówię, bo to jest jeden z fajnych sposobów, że te grafiki nie tylko, słuchajcie, w wersji cyfrowej możemy używać, ale właśnie możemy później sobie takie grafiki, chociażby w dużym formacie, jak widzicie, format jest dość spory, wydrukować, wyprodukować, tak, czyli przenieść tak naprawdę do tego analoga i później cieszyć się nią oko. Ja się cieszę, bo mam unikalną grafikę, nie widziałem jeszcze pracowni, żebym miał podobną grafikę. Oczywiście Tower Beach bywa w pracowniach językowych, ale nie jest w takiej formie, jak ja chciałem, z takimi kolorami, z plaszami i tak dalej. I cieszę się, że nie użyłem żadnego zdjęcia stokowego czy zdjęcia z bazy, tylko stworzyłem sobie takie zdjęcie własne. I to też tak, żeby wam pokazać i was zachęcić do tego, że możemy dekorować chociażby gazetki ścienne, robić czy inne prace właśnie grafikami stworzonymi przez nas, za pomocą sztucznej inteligencji. I co jest najfajniejsze w tym, że wtedy nie musimy się martwić o prawa autorskie, ponieważ, moi drodzy, autorami takiej grafiki jesteście wy, będąc autorem promptu, który tę grafikę wyprodukuje, tak to roboczo nazwijmy, to wy jesteście właścicielem tej grafiki. I już zaczyna powoli zaczyna legalnie być to też zatwierdzane i coraz częściej jest taki wymóg, żeby dodawać specjalne ID tagi. Grafika została wygenerowana przez właśnie, słuchajcie, czekajcie, zerknę, czy tu się nadaje, dobra, że została wygenerowana przez sztuczną inteligencję razem z atrybutami i właścicielem tej grafiki. Ale przechodząc do rzeczy, słuchajcie, przechodzę na udostępnianie ekranu, zaczniemy od czegoś, na czym kończyliśmy, czyli od aplikacji Leonardo AI. Dajcie mi znać, ci, którzy są na Click Meetingu, na czacie, czy mieliście już okazję z niej skorzystać, coś poćwiczyliście, coś popróbowaliście. Dobra.
Mam tu odpowiedź, że tak, jest już kilka grafik zrobione, no to świetnie. To też będzie dla mnie sygnał, żeby te podstawy tak dość szybko omówić, powtórzyć i zagłębić się troszeczkę w opcje dodatkowe. Tym bardziej, że Leonardo żyje jak każda aplikacja oparta na sztucznej inteligencji i on się, słuchajcie, rozrasta. Więc tak, dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji, to na Leonardo, że tak powiem, jest w wersji płatnej i darmowej. Wersja darmowa pozwala nam naprawdę na dość sporo. Trzeba do takiej aplikacji się zapisać, poczekać około 2 dni, wtedy nas dodadzą na tak zwaną białą listę i będziemy już w menu Leonardo, które wygląda mniej więcej na samym początku tak. I mamy tak naprawdę do wyboru kilka opcji. Mamy generowanie obrazek, mamy takie płótno, gdzie będziemy rysować w czasie rzeczywistym, będzie to transformowane, mamy edytora i mamy nowość, która się pojawiła, jest to Motion. O Motion za chwilę sobie opowiemy. Natomiast słuchajcie, to co jest najważniejsze, to trzeba pamiętać, choć i takie to jest dość dużo jak na aplikacje bezpłatne, że dziennie, dobowo mamy do wykorzystania 150 tokenów. W lewym górnym rogu widzicie zawsze swoje pole tokenów i to jest zależnie od tego, co będziemy wybierać. Generuje to naprawdę od takiej niewielkiej ilości w postaci jednej, dwóch monet do nawet 25 monet, jeżeli będę chciał sprawić coś w ruch. Zaczynam od image generation, coś o czym już było, więc przede wszystkim, słuchajcie, chcąc generować sobie jakiś obrazek, zaczynam od tego, ile wariantów od razu chcemy zobaczyć. W wersji darmowej możemy zobaczyć 4 warianty, aczkolwiek pamiętajcie, że wybierając 4, będzie pobierać nam za jednym razem od razu więcej tokenów, tak, bo jak przeszedłem na 4, to w prawym górnym rogu zobaczycie, że jakbym chciał wygenerować tu jakiś prompt się pojawił, jeszcze nie wiadomo, sprzed jakichś wieków albo czegoś, to będzie kosztowało mnie to aż 11 tokenów, a jak zejdę do jednego obrazka, to tych tokenów pobierze tylko 3, więc to jest dość ważne. Potem mamy, słuchajcie, takie opcje jak jedna z takich najnowszych rzeczy, czyli fotorealizm, ale to jest dostępne tak samo jak Alchemy. Są to funkcje dostępne tylko niestety dla wersji premium. Na samym początku, jak jeszcze tego nie używaliście, macie możliwość włączenia sobie takiego triala i pobawienia się. Prompt Magic to jest kolejny, słuchajcie, taki plugin, który służy do tego, aby poprawiać już generowane zdjęcia, więc warto sobie sprawdzać, warto sobie używać. Następnie mamy to, co jest najważniejsze, czyli rozmiar obrazka i przede wszystkim najpierw ustalamy sobie tak zwane proporcje, w jakich ten obrazek będziemy chcieli generować, a później ewentualnie możemy sobie coś tutaj zmienić. Jak i tu wybiorę, to zobaczcie, od razu proporcje mi się na dole zmieniają, tak? I domyślnie gdzieś tam pojawia się 4/3 czy 4/4, jeżeli chcemy mieć coś tak zwanych proporcjach panoramicznych, bo większość monitorów i telewizorów takich jest, no to musimy sobie to na dole ustawić. Możemy też to robić suwakami i tu mamy za pomocą suwaczka też możemy takie proporcje zmieniać, albo po prostu możemy sobie wprowadzić to ręcznie. Ważna rzecz, słuchajcie, o czym będę za chwilę mówił, to będzie Guidance Scale, to będzie to jest taki suwaczek, który będzie nam mówił, jak bardzo ma być wyważony nasz prompt, czyli jak bardzo sztuczna inteligencja ma podążać za tym, co jej napiszemy. Czy zostawiamy jej troszeczkę więcej miejsca na kreatywność, wtedy zmieszamy, czy jednak ma być to bardzo ściśle związane z tym, co napiszemy. Ale zwróćcie uwagę, że jak przekraczam tą 9, pojawia nam się taki wykrzyknik, tak, że może produkować niechciane rezultaty. No i słuchajcie, spróbujmy sobie zrobić prompt. Ja z racji dzisiejszego dnia, jest to Blue Monday, będę na początku rzucał taki prompt ogólny, zobaczycie. Blue Monday, czyli niebieski poniedziałek, najbardziej depresyjny dzień w roku. Mam nadzieję, że tego nie odczuwacie, aczkolwiek ja nie wiem,
troszeczkę dzisiaj chodzę taki bardziej senny, ale to pewnie przez pogodę. I to jest prompt tak naprawdę o wszystkim i o niczym, ponieważ jest mało precyzyjny promptem, ale rzucimy sobie go na początek, wygeneruję go tylko za 3 monety i zobaczycie wynik, gdzie mamy guidance case 8, więc ma teoretycznie być w miarę adekwatny do tego napisem, ale sam fakt tego, że prompt jest, zobaczcie, mało precyzyjny. Co to jest niebieski poniedziałek? No mamy coś niebieskiego, mamy ulicę, mamy jakąś personę, tak? Więc słuchajcie, ten prompt jest na tyle mało szczegółowy, że sztuczna inteligencja ma dość duże pole do popisu. Spróbuję w takim odkładzie zmienić to na coś bardziej szczegółowego i z reguły szukam sobie jakiegoś motywu przewodnego. To może, słuchajcie, zima jest, prawda? Zrobimy coś z zimą. Może coś zrobimy z zimą. Co może być z zimą? Szukam podpowiedzi. Coś ciekawego w efekcie zimowym. Zwróćcie uwagę, że prompty piszę w języku angielskim, dlatego że język angielski jest językiem jakby natywnym dla tej aplikacji. Jeżeli macie problemy z językiem angielskim, no bo wiadomo, że nie każdy zna, słuchajcie, deepl.com, to jest taki translator, z którego można korzystać, a że wiosnę mamy robić? No dobra, możemy spróbować ewentualnie może coś ciepłego, ale potrzebuję jakiś pomysł na dobrego prompta, może wyjdzie od was. Patrzę, szukam, dajcie znać, może na przykład, a może, czekajcie, co u nas może być? Bocian opalający się na Karaibach, czy coś w tym stylu? Zróbmy coś takiego w miarę ciekawego. Czekam na jakieś podpowiedzi. Konkret poproszę. Tak, żebyśmy mieli może Łoś na wyspach. O! Dobra, wiosenny tajemniczy las jest dość szeroki. Łoś, mus, my, o, se, o, on, o, dobra. Mus, sunbathing in sunglasses. Łoś i pijący co? Coca-Cola? Nie, co on może pić? Drin. Dobra. No właśnie, nie wiem, co on tam miał Izabela pić, więc kawę. Okej, okay. Drinking coffee. Więc mamy łosia opalającego się w okularach pijącego kawę. I teraz to, o czym wspominałem już wcześniej, o ile dobrze pamiętam, jeżeli nie, to wspomnę o tym jeszcze raz. W Leonardo mamy szeroki wybór silników do generowania obrazków. I tak naprawdę zależnie od tego, jaki silnik wybierzecie, to ten wygenerowany obrazek będzie zupełnie innym efektem. Tak? Zaczynali tak naprawdę od Stable Diffusion i od tego sobie zaczniemy. To będzie pierwszy nasz wygenerowany obrazek. Damy to samo, słuchajcie, w Absolute Reality i damy to w 3D Animation Style. Zobaczycie, jak ten sam prompt różni się zależnie od silnika wygenerowanego. Poszło? Pierwszy, Stable Diffusion. Opala się w okularach, kawa zginęła. Powiedzmy, że to nie jest najlepszy łoś. Opala się w okularach, jest, chyba to będzie te ice coffee. Coś takiego. Dobra. No i słuchajcie, sunbathing to już tak średnio wyszło. Na tym, ale już jest podobnie, tak? Więc zobaczcie, jak różne efekty ten sam prompt wygenerował nam, używając 3 różnych silników do generowania, tak? Tych silników już naprawdę, słuchajcie, jest dość sporo. A ten używa alchemii w ogóle. I jeszcze damy jeden na koniec i zostawimy tego sobie łosia na chwilę.
I tak jak mówię, zależnie od tego, eksperymentując, będziecie wiedzieć, tak, który silnik przy danym rzeczy da wam najbardziej realistyczny obrazek. Zobaczcie, tu mamy ten sam prompt, ten sam łoś, te same okulary. A tu taki łoś. O, tu coś chyba się zadziało jednak z tym łosiem, nie do końca na ten, tak więc. I to nie wiem, piasek chyba, czy śnieg. No dobra. To już wiecie. Teraz, słuchajcie, kolejna rzecz, którą możemy użyć w Leonardo, to jest coś takiego jak Image Guidance. Więc spróbujemy mu dać łosia i tego łosia sobie poszukamy. Spróbujemy tego łosia sobie zapisać. Na potrzeby naszego szkolenia. Dobra. I wracamy tutaj do naszego Leonardo. I teraz słuchajcie, spróbujemy zrobić coś, co nazywa się łoś jako foliowy balon. To też można zrobić. Ale spróbujemy teraz, słuchajcie, zrobić coś, co nazywa się generowanie obrazu na podstawie innego obrazu. W wersji darmowej taki obraz możemy tylko jeden wrzucić, który będzie tym. Czy wezmę to jeszcze może tak, żeby było lepiej widać. O tak. I tego łosia sobie wrzuciłem. I zobaczymy, jak mając łosia jako takiego guidance, słuchajcie, wygeneruje nam tego łosia ponownie na ostatnim Dream Shaperze, którego używaliśmy. Pod spodem mamy suwak, który określa nam, jak silny ma być wpływ tego promptowania. Tak? Zobaczcie teraz, mamy image input, image prompt. Okej. Selected, że tam nie pasuje nam image match. Dobrze, to spróbujemy tak. 3-2, bo w takim jest ten łoś, który będzie, więc musieliśmy sobie tu zmienić aspect ratio i zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie. Mamy obraz, mamy opis, klikamy generuj, image guidance jest, idziemy do generation history. Pamiętajcie, że używamy cały czas tego Dream Shapera. No i tak nam, co do tego łosia, że tak powiem, wyszło to jak wyszło. Ale widać, jeżeli się cofniemy do naszego obrazku, tak, zobaczcie, że już pozycja i to rozłożenie rogów zaczyna być bardziej zgodna. Być może Dream Shaper akurat nie jest właściwym silnikiem, żeby to wygenerować, więc spróbujemy sobie Absolute Reality zrobić. No. No i teraz już coś tam zaczyna się dziać. Tak, zobaczcie, więc tu mamy łosia jako entrance, tu mamy input, to mamy łosia jako output. No te okulary niestety tu coś tak leżą, jakby były w górę, ale widzicie, same diametralnie obrazki tak zaczęły ulegać zmianie. Po co nam takie rzeczy są? No z budynkami od razu powiem, że sobie średnio radzi, ale jeżeli chcemy na przykład wygenerować coś na podstawie jakiejś twarzy, jakiejś persony, osoby i tak dalej, możemy spróbować się tym posłużyć. Jeżeli mamy jakiś układ zdjęcia, możemy spróbować się tym Image Guidance posłużyć. I tak jak mówię, zależnie od tego, jaką sobie siłę wybierzemy, tu jeszcze spróbujemy podciągnąć to wyżej, ten generowany obraz będzie tym obrazem, słuchajcie, będzie się zmieniał i powinien być bardziej szczegółowy. Zobaczcie, no tylko, że tu z tymi okularami sobie chyba zbyt absurdalny dajemy i on sobie tu nie radzi. Ale co ciekawe, słuchajcie, to kolejna funkcja, która dość niedawno została dodana, to jest prompt generation, czyli zobaczcie, mamy tego naszego łosia, mamy ten prompt, on jest taką ideą bazową, klikamy sobie tutaj na dole, patrzymy, ile chcemy promptu wygenerować i na podstawie naszej podstawowej idei, tak, zobaczcie, generuje nam
bardziej zaawansowany opis, czyli już nawet nie musimy się martwić, jak to wymyślać, tłumaczyć w języku angielskim, tylko poczekajcie, zdejmę może z tej dziesiątki, tylko możemy skorzystać z generatora promptów do generowania właśnie grafiki. Zaraz zobaczymy sobie drugi prompt i będziemy mogli z tym naszym łosiem popracować, porównać wyniki. O, proszę bardzo. Wygląda ciut bardziej naturalnie. Przypomnę, że cały czas mamy Image Guidance włączone, więc ten nasz łoś zaczyna łosia przypominać. Tu coś mu się zadziało, ten okular grzywa poszła, ale zobaczcie, że ten prompt pierwszy wyszedł całkiem nieźle. Nie? Dobra. Co ciekawe, słuchajcie, jeżeli chodzi o tutaj naszego Leonardo, to jest rzecz, tylko czekajcie, bo mi zniknęło, ale dobra, zaraz zobaczymy, ile jeszcze mi zostało pieniędzy. To jest rzecz, którą możemy, słuchajcie, sobie dodawać. Między innymi możemy sobie, możemy dodawać tak zwany negative prompt, czyli coś, czego my nie chcemy zobaczyć w tym naszym generowaniu, tak? Na przykład, jeżeli kliknę tutaj, że nie chcę w tym prompcie zobaczyć trawy, a zobaczcie, że tu wszędzie jest trawa, tak? Czy pola, to ten łoś, no może ten drugi prompt był troszeczkę gorszy, więc ten pierwszy byłby lepszy do użycia, to ten nasz łoś będzie generowany, przynajmniej powinien być generowany, bez tej trawy. Widzicie? Kawa tutaj coś mu weszła nie w to miejsce, co trzeba. I te okulary się jakieś takie zrobiły, więc może aż tak absurdalna rzecz to nie będzie. O! Dobra, trawy nie ma. Jest jakaś zieleń z tyłu leśna, ale już trawy, że tak powiem, łoś się pozbawił. No dobra. Idziemy dalej. Sprawdzę sobie, ile mi zostało. 117 mi zostało. Spróbujemy, tak, jest coraz lepiej. Spróbujemy zrobić kolejną rzecz, ponieważ Leonardo posiada dość sporo opcji i zobaczymy sobie, słuchajcie, nowość. Coś, co nazywa się Real Time Canvas. I od razu mówię, ja rysować nie umiem, ale spróbujemy narysować słonia. Od tyłu, bo ja tylko takiego umiem rysować. I czekajcie, bo jeszcze literówka. No i tego słonia będę sobie opisywał. I zobaczcie, tu mamy od mojego rysunku powstał taki słoń, tak? Jeżeli sobie wezmę go, ciekawy, a zobaczmy. Niekoniecznie chce mi, no to dobra. Tu. Zmienimy sobie jeszcze, żeby było fotografii. No okej. Okay. Można uznać, że to jest tyłek słonia. Mój ogon co prawda jest w bok, no ale słuchajcie, jak najbardziej można tak uznać, że wyszło. Jeżeli zobaczcie, że tutaj zmniejszę tą moc, no to mniej się wzoruje na tym obrazku. Być może nie rozpoznaję, że to jest tył słonia, tylko myślę, że to jest przód słonia, bo w sumie trąby mu nie dorysowałem, więc tak, jak wezmę na ten, to wtedy rozpoznaję rzeczywiście, że to jest tył słonia. Co dalej? Nie to. Tak, painting.
Możemy sobie zmieniać style tak naprawdę tego. No i tu co prawda, słuchajcie, będzie to bardziej takie, że tu próbujemy coś namalować, coś zrobić. Dobra. I zobaczcie, mogę przenieść sobie to malowidło tak tutaj i próbować, no może używam zbyt dużego pióra i próbować coś tam z tym słoniem mu zrobić, pomalować, dorysować. Nie wiem, czy nam się tam jakoś specjalnie zadziała, jak porysuję jakieś kreski, ale o, zobaczcie, powoli, powoli coś tam uszy się zmieniają, tak? Tak więc możemy w pewnym sensie sobie dopracowywać te obrazki, rysując w dość prostym edytorze na żywo. Co więcej, możemy wykorzystać sobie zdjęcie, które narzucimy, słuchajcie, do tego i będziemy próbowali coś na nim wygenerować. No nie wiem, jak on tam tego łosia tutaj zrobi, ale chyba go po prostu przyniesie jeden do jednego, tak naprawdę, jak sobie to dorzucimy. Wracamy do menu głównego i chciałem jeszcze wrócić się na chwilę do Image Generation, bo tu jest jedna rzecz, o której wam zapomniałem powiedzieć, coś, jeżeli macie dzieci albo pracujecie w klasach 1-3, jest dość ciekawą opcją, jest to mianowicie kolorowanka, więc wyobraźcie sobie, że będziemy chcieli coś wygenerować. Tylko poczekajcie. Coloring book jest niekompatybilny. Czekajcie, bo teraz muszę chwilę się jeszcze zastanowić, bo właśnie co chciałem wam pokazać? Chciałem wam pokazać, że jest możliwość tworzenia od razu kolorowanek i taką kolorowankę notabene robiłem, tylko gdzieś mi to teraz zniknęło. No dobra, powinna się tutaj pojawić, tylko że Ebony, Ginger, Lady Punk. Dobra, spróbuję to zrobić, ale słuchajcie, jest taka opcja, że można od razu wygenerować sobie dany obrazek w i będzie on kolorowanką. To jest bardzo fajne, jeżeli na przykład generujemy materiały sobie właśnie do klas młodszych. A teraz przed chwilą miałem, nie chciało mi oczywiście zrobić tego i mi gdzieś to zniknęło. Czy można wygenerować obrazek w częściach? Proszę, rozwiń pytanie. Jak dokładnie ci chodzi, żeby co, fragmenty tego obrazka były gdzieś tam coś na większą skalę? O budowie jakiegoś zwierzęcia. Ja myślę, kwestia tylko, co chcemy osiągnąć. Jeżeli poszczególne elementy można próbować tak naprawdę separować, że będziemy mówili, nie wiem, nogi, ten, aczkolwiek jeżeli chcesz to później złożyć w jeden obrazek, to będzie to o tyle śmieszne, że może się na nie poskładać. O jest, mam coloring book, namierzyłem, musiałem sobie zmienić, słuchajcie, tego model do generowania. Dobra. Wszyscy lubią, wszystkie dziewczyny lubią jednorożce, teoretycznie, te młodsze, więc zobaczcie, dodałem sobie element, czyli kolorowankę, wpisałem sobie unicorn jako jednorożec, bo będzie mi najprościej i taka kolorowanka za chwilę dla nas specjalnie powstanie. Jeżeli myślimy o budowie tego zwierzęcia, no to tak, możemy na przykład, nie wiem, dajmy na to, no dobra, bo mi ta kolorowanka tu nie wyszła.
Dobra, spróbuję jeszcze raz. Jak generować obrazki, aby była taka sama twarz w różnych pozach? Można użyć Image Guidance, ale to nie będzie właściwe rozwiązanie. Myślę, że pokażę to. O, teraz już, bo miałem Image Guidance włączone. No i zobaczcie, kolorowankę mamy. Myślę, że pokażę to na kolejnym spotkaniu, ponieważ od tego są osobne aplikacje, gdzie po prostu generujemy sobie postaci, a później podmieniamy im twarze. To jest najprostszy i najszybszy sposób. Można oczywiście włożyć sobie zdjęcie portretowe tutaj do naszego Image Guidance i robić to w takim sposób, że będziemy tutaj w według tego zdjęcia, tak, tą twarz generowali, ale niestety sztuczna inteligencja ma na tyle rozbieżności, że po prostu nie zawsze to będzie wychodzić, a wręcz częściej będzie nie wychodzić niż wychodzić. Więc lepiej sprawdzą się aplikacje takie jak Face Swapper, gdzie po prostu będziemy generować sobie dane postaci, a dopiero później będziemy zmieniać im twarz. No dobra, udało mi się pokazać kolorowankę. To jeszcze jedną rzecz chciałem wam pokazać z Leonardo i idziemy dalej, bo jeszcze kilka rzeczy przed nami. Real-time canvas już mamy zrobione. Pora na zrobienie z danego obrazka animacji. I spróbuję sobie zanimować. Tylko jeszcze muszę się zastanowić, którego. Może tego łosia spróbujemy sobie zanimować. No i słuchajcie, spróbujemy na podstawie tego zrobić sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, kilka rzeczy, których możemy zrobić, to oczywiście na przykład usunąć tło. To jest w takim standardzie, ale poszukamy tutaj. Jest Image to Motion. O. I teraz słuchajcie, Image to Motion to jest taka fajna rzecz, kosztuje 25 kredytów, więc całkiem sporo. Tu mamy Motion Strength, czyli siłę. No i teraz. I teraz już sobie czekamy, on to będzie nam generować. Tu za dużo do wyboru nie mamy, jeżeli chodzi o generowanie animacji, ale on spróbuje nam tą animację wdrożyć. Są inne aplikacje do animowania, o których będę wspominał w przyszłych odcinkach, gdzie mamy więcej do możliwości do chociażby jakby ustawienia tego, czy to będzie się przesuwało od jednej strony do drugiej, czy będzie zoomowanie, czy będzie odjeżdżanie i tak dalej, ale fajnie, że dodali to do Leonardo, bo robi się nam ta aplikacja coraz bardziej zaawansowana. To nam się generuje. Wróćmy sobie jeszcze na chwilę do możliwości, ponieważ mając obrazek, mamy kilka możliwości. Oprócz tego, że możemy oczywiście go pobrać, możemy sobie go skopiować, możemy także robić takie rzeczy, jak usuwanie tła, możemy sobie upskalować, czyli ten obraz powiększać, tak żeby nadawał się do wydruków wielkoformatowych. Wtedy sztuczna inteligencja nam to będzie tutaj, że tak powiem. Zaraz nam pokażę. Zobaczcie, i wycięte jest, tak? Mamy gotowe bez tła. Więc będzie nam to powiększać, będzie nam to wyostrzać. To są fajne takie podstawowe rzeczy. O, a tu mamy już naszego łosia gotowego w animacji. Zobaczcie. Tak to mniej więcej domyślnie wygląda.
więc możemy sobie różne rzeczy w dość szybki sposób zanimować, co prawda nie mamy za bardzo wyboru na to, jak ta animacja przebiega, ale myślę, że to w momencie, jak wrócimy do tego za miesiąc, będzie już zmienione i będzie troszeczkę więcej możliwości do zrobienia. Dobra. Idąc, słuchajcie, dalej, tu mamy ten motion przypisany. Przechodzimy do drugiej aplikacji. Jak wyczerpiecie Leonardo AI, to do jak dużego formatu, w jakim programie powiększane były zdjęcia do mojej pracowni? Format był użyty PNG, zdjęcia były powiększane, żeby były 1:1 w AI Image Upscaler, czyli też zupełnie inne aplikacje i jeden panel, wracając do pracowni, to szybciutko pokażę, ma 1,50 m, 1,20 m, albo nie, 1,50 m chyba na 2,40 m, więc obraz był robiony tak, żeby był sumą 4 razy 1,50 m, no 6 m na 2,40 m. Tak więc zawsze staram się przy wydrukach jednak, żeby to był format 1:1, ale jeżeli zapiszemy to w innym formacie niż JPEG, który jest najbardziej stratny, w tym przypadku PNG, to bez problemu później w drukarni sobie takie rzeczy, z takim rzeczami poradzą. Natomiast tutaj rzeczywiście upskalowanie obrazków można robić. Ważniejsze może nawet niż rozmiar obrazka, choć on też jest ważny i docelowo sztuczna inteligencja produkuje to w naprawdę niskiej rozdzielczości, jest jego DPI, bo to jest ta tak zwana rozdzielczość wydruku. Ale to może o tym innym razem, bo to już wchodzimy bardziej w tematy fotograficzno-drukarskie. Pozdrawiamy tutaj kolegę fotografa Darka z Radomia. I słuchajcie, chciałem wam pokazać coś innego. Mianowicie, na początku było bezpłatne całkowicie, teraz znowu pojawiły się kredyty. Nazywa się ta aplikacja Firefly Adobe. I Firefly od Adobe jest, w przeciwieństwie do jego innych aplikacji, aplikacją bezpłatną. Można sobie spokojnie założyć tam konto, za nic nie będziecie płacić. Oczywiście, jeżeli już macie wykupiony pakiet Adobe, to nie będziecie mieli takich obostrzeń i limitów, jakie macie za darmo. A dlaczego chciałem wam pokazać Adobe? Bo po pierwsze, ma generowanie tekst na obraz, czyli jak tam wyczerpiemy kredyty, to możemy, słuchajcie, pójść do Adobe, ale ma jeszcze coś fajnego, wypełnianie generatywne. Notabene wypełnianie generatywne, o ile dobrze pamiętam, mamy w Leonardo i można sobie to gdzieś wypełnić, tylko czekajcie, już nie pamiętam. Czy tu było, czy nie było? No dobra. Nie pamiętam, bo szczerze nie używam wypełniania generatywnego z Leonardo, tylko właśnie korzystam z Adobe. Mamy coś takiego jak efekty tekstowe, czyli możemy sobie stworzyć, słuchajcie, czcionkę, jaką chcemy. Mamy generatywną zmianę kolorów, mamy tekst na szablon i tekst na grafikę wektorową. Niestety tekst na grafikę wektorową wymaga posiadania Adobe Illustratora i to już jest, że tak powiem, funkcja, która może nie tyle jest, tutaj jest bezpłatna, ale potrzebuje, żebyśmy mieli tą drugą aplikację wykupioną. Natomiast ze wszystkich innych możemy korzystać. I tak, słuchajcie, tekst na obraz szybciutko omówię, wiecie co, jak tu możecie pisać po polsku, aczkolwiek zawsze zalecam pisanie promptów w języku angielskim, tudzież korzystanie z tłumacza. Wrócimy sobie szybciutko tutaj do tego naszego łosia. Przerzucimy ten sam prompt do naszego Firefly'a. I co jest fajne we Firefly'u? O, no i nie przerzucił nam się. Jeszcze raz. Co jest fajne w Firefly'u? To jest tak, że ja mogę teraz kliknąć generuj i tak zrobimy, żeby to zrobiło w domyśle, ale pierwsza rzecz, słuchajcie, teraz już korzystam z Firefly'a dwójki, to możemy sobie tutaj za pomocą takiego point and click, czyli zobaczcie, mamy tego łosia wygenerowanego, dodawać do niego różnego rodzaju efekty.
I jeżeli mówię o efektach, to mówię o takich rzeczach jak chociażby różnego rodzaju prace cyfrowe, tak, które będą robione. Zobaczcie, po pierwsze możemy sobie dodawać style, na przykład żeby był w stylu cyberpunka, tak, czy w stylu na przykład fantazy. To jest pierwsza rzecz. Czekajcie, sobie tylko zmienię może, żeby to była jakaś panorama czy coś takiego. Fantazy. Dobra, mam fantazy. Druga rzecz, mogę dodawać motywy, jakie będą mu ten. Niech to będzie fantazy w stylu hiperrealistycznym. I do tego, słuchajcie, techniki malarstwa, czyli niech to będzie szpachla, może nie, niech to będzie malowanie światłem, efekty, nieziemskie przedstawienie, no i nawet, słuchajcie, jest takie rzeczy jak materiały, tak, czyli z czego niby, na czym to ma być robione, typu futro, marmur i tak dalej, i tak dalej. No to już nie będę, że tak powiem, tego dodawał, żeby nie wyszła nam jakaś tam przesada, ale spróbujmy tego samego łosia wygenerować, dodając mu te opcje. I podobnie jak w Leonardo, zobaczcie, że mamy prześlij obraz, czyli mamy możliwość obrazu referencyjnego. Widzicie, jak bardzo się zmienił nasz łoś i nasz styl tego łosia. Nawet można powiedzieć, że kawa jest we właściwym miejscu i jakoś tak lepiej sobie z tymi okularami radzi. Jak myślicie? Lepszy? I teraz słuchajcie, co jest fajne w Firefly, że jak kliknę sobie tutaj edytuj i będzie wezmę wypełnienie generatywne, to teraz mam taki kółeczko, taki pędzelek, którym będę sobie malował. No chociaż piękne zdjęcie, nie wiem czy koniecznie chcę pomalować, ale dobra, spróbuję. Wyrzucę sobie ten tutaj kubek, dobra. I chciałbym, żeby zamiast tego kubka miał glass of whisky. Piwo, no dobra. Butelka piwa czy w szklance ma być? Proszę bardzo. Butelka. I klikam generuj. I teraz pojawią mi się propozycje wypełnienia generatywnego, czyli podmienienia obrazka. Jest to o tyle fajne, że możecie przerzucić nawet własny obrazek do Firefly'a i jeżeli jakaś opcja wam się nie podoba, no coś z tą butelką piwa, to mu nie poszło, o tu już trochę lepiej będzie. Na tym, aczkolwiek tak jak mówię, ja też za bardzo wyciąłem, może powinienem się bardziej postarać z tym i troszeczkę mnie wyrzuca, to może tu spróbujemy coś, słuchajcie, dodać. Dobra. Idąc z absurdami, łódź podwodną spróbuję tutaj dodać. Więc możemy taki obraz sobie w tym Firefly'u edytować i dziękuję za to, efektowne też tak uważam. Oj, zobaczcie, tak, mamy tutaj Submarine, no to wygląda co trochę lepiej. To taka forma, tak, na tym. Będzie nagranie spotkania jak zawsze na kanale Mentor System Audiowizualny na ich YouTubie. Już dzisiaj wieczorem wyrzucę, jak tylko skończę, tak, więc będzie można do tego wracać, tak. Więc słuchajcie, możemy takie rzeczy sobie zmieniać, możemy sobie zmieniać cały tak naprawdę sittingi, czy na przykład całe tło. Nie podoba nam się łoś na plaży, no to... Zobaczymy, czy rozpozna Tatra Mountains na tym. Można sobie poprawić nastrój takimi obrazkami, ale przede wszystkim można projekt generować to, co nam jest rzeczywiście potrzebne, czy do jakiejś prezentacji, czy do jakiejś właśnie gazetki ściennej. Zobaczcie, łoś w Tatrach, proszę bardzo. Szybko poszło na tym, tak? Ciekawe, czy...
rozpozna nam Warszawę na tym. Tak więc wypełnianie generatywne jest naprawdę, słuchajcie, fajną rzeczą. Ale zaraz jeszcze zobaczymy, czy tą Warszawę rozpoznał. No i proszę bardzo, jest w mieście. Czy to Warszawa? Być może, ale niekoniecznie. Kolejna, słuchajcie, rzecz i to jest, zaraz wrócimy sobie do tego, do tego naszego łosia. Łosia, ale to może, dobra, zaraz. Nie tak. Zawsze mam problem później z powrotem tutaj do tego, a 17 punktów mi już zostało. To jest galeria, ale nie moja. Okej, dobra. Dobra, przyznam, że zawsze jak później czegoś nie ten, to nigdy nie pamiętam, jak się do własnej galerii wracało, bo to nie jest moja galeria. Tylko gdzieś przy kącie jest ta galeria, ale jest to mało intuicyjne. Więc dobrze takie zdjęcia sobie od razu pobierać. Na tym. Dobra, zostawmy to, bo nie mamy czasu. Wrócimy do tego, co chciałem wam pokazać dalej. Nie będę szukał już tego łosia. Efekty tekstowe. To jest fajna rzecz, jak chcemy sobie zrobić na przykład, słuchajcie, właśnie jakąś taką naszą literkę i tak dalej. To zobaczcie. Na przykład mamy coś takiego jak pawie pióro, nie? Mamy, słuchajcie, tekst, który wpiszemy, czyli na przykład mentor. Tutaj będzie polecenie. Mentor, bo jest zielony, zielona lawa. No i spróbujemy, słuchajcie, wygenerować sobie taki tekst dla mentora, żeby był z zielonej lawy. Proszę bardzo. Mentor, zielona lawa. Więc jak szukacie, słuchajcie, czegoś takiego, to zobaczcie, jeszcze mogę sobie dodatkowo dobierać kolorystykę, tak, to możemy wygenerować sobie takie obrazki. I to jest fajne, bo taki obrazek, oczywiście możemy sobie, jest przecież do galerii Firefly, możemy sobie go pobrać. Tu mamy informację, że jest przygotowany przez Essie, ale co więcej, słuchajcie, możemy go edytować w Adobe Express. I nie wiem, czy korzystaliście z Adobe Express, ale to jest taki, powiedzmy, ciut lepszy Paint, coś na wzór naszej Canvy, czyli po stworzeniu naszego, słuchajcie, dzieła. Zobaczcie, mam już tutaj tego mentora. Mam tutaj możliwość wymazywania różnych rzeczy, usuwania tła, czyli to, co już wam wcześniej, słuchajcie, pokazywałem. I mam możliwość tego generative fill'a, czyli właśnie uzupełniania tego na tego naszego tła. Spróbujemy w takim układzie to zrobić. Seacoast na przykład. No i co? Aha, dobra, bo to jeszcze muszę to wybruszować. Nie pójdzie mi z automatu. Dobra. Nie wiem, czy nam to tu pójdzie. Nie, nie pójdzie nam tutaj. Poczekajcie, bo... Jeszcze raz. Spróbujemy tak. Tak. O. Dobra, ja to teraz robię tak na szybkiego. No to jeszcze raz. Tu może tak. Sunshine. Zachód słońca. Oczywiście chwilę trzeba poczekać, za chwilę będziemy mieli tutaj pogląd na wyniki.
na tym, ale to jest fajne. Jak szukacie czegoś fajnego napisu, nieszablonowego, żeby był stworzony tak właśnie do jakiejś prezentacji, do grafiki. Okej, no to nie zrobił nam Sanjay na tym, bo chyba ma, że ma wyczyszczone tło. To może dlatego spróbujmy jeszcze raz. Zobaczymy, czy teraz sobie poradzi. Jak samą M-kę mu zaznaczę. O, dobra, zobaczcie, coś złapał, tak? Ale dookoła nam tutaj wygenerował. Wcześniej jakoś nie chciał, na ten tu bardziej poszedł. No, natomiast jako przykład, może przy tekście nie najlepszy, ale ważne jest to, że mamy tutaj kilka takich podstawowych elementów, jak możliwość dodania więcej zdjęć, użycia jakiejś templatki, możemy dodać teksty, elementy, czy chociażby robić sobie jakiś kolaż i tak dalej, słuchajcie, tak, w którym sobie później poskładamy takie rzeczy. To od razu, jak przyjdziemy do Adobe Express. Wracając, słuchajcie, do tego, naszych efektów tekstowych i wychodząc dalej, jedna z rzeczy, która mega mi się podoba przy projektowaniu grafik, słuchajcie, to jest generatywna zamiana kolorów. I to ostatnia rzecz z Firefly'a, którą chciałem Wam pokazać. Ja już wcześniej załadowałem sobie obraz. Wymaga to posiadania plików w formacie SVG, czyli takiego szablonu wektorowego. I ja mam taką różę w takim formacie, którą sobie załadowałem wcześniej. Pokażę Wam tą różę docelową, a to zresztą pokażę Wam, nie pokażę Wam tej róży. Tu w oryginale widać, że jest zupełnie innego koloru i zobaczcie, tu specjalnie dzisiaj ją edytowałem. Jeżeli chcę zmienić grafikę w postaci, słuchajcie, dodania do tej grafiki nowych kolorów, czy jakiegoś stylu, na przykład pink, Polkadot style, to wpisuję sobie polecenie. Oczywiście możemy pisać po polsku, ja te sprzyczajenia już piszę po angielsku i ta grafika SVG za chwilę będzie w nowym wariancie, tak? O, zobaczcie. No tu akurat wyszło pink, więc być może nie rozpoznał. Spróbujemy mu napisać tu prościej, różowe kropki. Zobaczymy, czy mu się uda tym razem. No, jakoś niespecjalnie chce nam na tej róży robić. A zobaczmy w takim przykładzie, czy coś pójdzie nam sushi z łososiem, jak to nam wyjdzie. Róża wychodzi nam dość prosto, standardowo, natomiast bardziej chodzi o koncepcję, którą chciałem Wam pokazać, czyli że mając jakiś plik, tak, mając jakąś grafikę, niestety tylko w domyśle SVG i SVGZ możemy sobie taką grafikę zmieniać. I to jest naprawdę fajna rzecz. A do SVG, dobra, spróbujemy do Spink, ale może być tak, że jednak nie ogarnie. A do SVG możemy z większości edytorów, słuchajcie, sobie grafikę zapisać. Więc jakoś tak stara się przy tym, może jednak patterny to nie jego. Spróbuję jeszcze panterkę, ale wydaje mi się, że raczej sobie bardziej będzie szedł w zmiany kolorów. Tak więc dość szybka zmiana kolorów przy jakiejś grafice. Jak widzicie, nie za bardzo, tak? Bo mamy po prostu różne wersje kolorystyczne. I tak wyglądają podstawowe funkcje Firefly'a. Mam nadzieję, że coś z tego Was zainteresowało. Ja
Tak jak mówiłem, głównie używam do wypełniania generatywnego. Jeżeli chcemy się pobawić w bardziej artystyczne obrazy, jest to dość prosty sposób na to, żeby takie rzeczy zrobić. Chciałem Wam pokazać jedno narzędzie płatne, które notabene miało swojego odpowiednika bezpłatnego, ale ten odpowiednik bezpłatny troszeczkę się, czy nie troszeczkę, nawet dość dużo się zmienił, bo ten odpowiednik nazywał się Blue Willow, on już nie nazywa się Blue Willow, tylko nazywa się teraz LimeWire. Podeślę Wam adres do tej stronki i wcześniej działał na Discordzie, teraz już z Discorda wyszedł i można bezpośrednio ze strony korzystać. Będzie zbliżony do tego, co Wam pokazywałem w Leonardo, ale niestety jak wszystko, co darmowe, szybko się kończy, skończyła się jego wersja darmowa. Co prawda bazuje jeszcze za darmo na silniku Blue Willow 4 i na Stable Diffusion, który jest silnikiem otwartym, natomiast już nie jest aż tak unikalny, jak był kiedyś. Idąc do aplikacji, o której chciałem Wam powiedzieć, która niestety jest płatna i kosztuje od $10 miesięcznie wzwyż. Jest to aplikacja Midjourney, ale chciałem Wam o niej opowiedzieć tak na koniec, dlatego że z Midjourney korzysta większość profesjonalistów, którzy tworzą grafiki, ale przede wszystkim tworzą też obrazy. I w przypadku Midjourney jest taka historia nawet, że jeden z fotografów stworzył właśnie pracę konkursową w Midjourney, wysłał na konkurs, po tym jak wygrał, dopiero się przyznał, żeby zwrócić uwagę na to, że jednak sztuczna inteligencja, kopiując co prawda już istniejące prace, ale naprawdę potrafi tworzyć takie prace, że nie odróżnimy niedługo, czy to była praca wykonana przez AI, czy przez artystę. Przykład, słuchajcie, zobaczcie, rysunek dziecka, ktoś tutaj zarzucił, no w życiu bym się nie zorientował, że to robiła sztuczna inteligencja, nie? Ale z czego słynie Midjourney? Midjourney słynie z tego, że generuje fotorealistyczne zdjęcia portretowe. I zobaczcie tu taki przykład, a ja Wam pokażę, bo robiłem kilka zdjęć portretowych za pomocą tego Midjourney. To akurat nie ja. To robił kolega. I jak pokazuję, jak animuję ludzi, to stworzyłem sobie taką panią, którą, słuchajcie, wykorzystuję właśnie do animacji. I często mówi się o tym, że influencerzy stają się takimi cyfrowymi tworami, że nawet te kobiety, czy ten nie, tak naprawdę nie funkcjonują, nie żyją. Zobaczcie, to jest grafika stworzona za pomocą właśnie Midjourney. Mamy opis, który widać po prawej stronie, jeszcze tworzony w wersji 5.1. Nie jesteśmy w stanie rozróżnić tak tego, przynajmniej na moje oko, nie jestem specjalistą, fotografem, od tego, czy to było wygenerowane przez sztuczną inteligencję, czy zrobione prawdziwe zdjęcie. Tu akurat, zobaczcie, tu kolega próbował zrobić jakieś fotki dzieci. Tu chociażby próbowaliśmy robić o troszeczkę inną buzię. I takie wyniki daje, słuchajcie, Midjourney. Pokażę Wam jeszcze, właśnie w Midjourney tworzyłem swoją grafikę i jak przyjrzycie się, zobaczycie, ile wersji najpierw powstało, zanim trafiła wersja finalna na moją ścianę. Tak więc to nie było tak, że od razu pyk za pierwszym zamachem, wszystko mi pasowało, bo szczególnie przy generowaniu grafiki przez komputer trzeba patrzeć na detale, bo te detale bardzo często, a i tak zauważyłem później, jak już wydrukowałem, że jeszcze pewnie bym jednej coś poprawił, że te detale, słuchajcie, często gdzieś tam czasami coś odchodzi od takiej normy. Tak na przykład mam budkę telefoniczną na drugiej ścianie i tu musiałem poprawiać napis do tej budki. No dobra, jak się tworzy, słuchajcie, grafikę w Midjourney? Pokażę Wam. Tu też zacząłem dzisiaj, żeby Wam pokazać, Blue Monday wpisałem i to była już praca, że tak powiem, twórcza Midjourney, który zaproponował, stwierdził, że poniedziałek jest kobietą. No w sumie jak Wednesday, środa jest bohaterką serialu, to czemu poniedziałek może nie być kobietą? I za chwilę spróbuję sobie zrobić coś podobnego, już bardziej realistycznego, ale pokażę Wam też
kilka takich grafik na ten, które akurat nie ja robiłem, ale tutaj próbował zapewne kolega albo koleżanka, bo mam to wspólne konto, robić grafiki w stylu Disneya i animacji, takie rzeczy też można robić. No ale idąc do rzeczy, jak wykupimy Midjourney, to nie w odróżnieniu od innych aplikacji, nie działa to tak, że wchodzę na stronę Midjourney, tylko tym razem używam czegoś, co nazywa się Discord. Nie wiem, czy znacie Discorda, to jest taki komunikator internetowy, z którego korzysta z reguły młodzież nasza. I w przypadku Midjourney sprawa jest ciut bardziej skomplikowana. Dlaczego? Dlatego, że Midjourney używa tak zwanych poleceń, spróbuję wam to pokazać, na Docs Midjourney. To jest cała dokumentacja do tego, jak się tworzy image prompts, bo możemy oczywiście pójść na łatwiznę i wpisać coś po prostu, ale jeżeli będziemy cokolwiek tworzyć i będziemy chcieli mieć dokładnie taki sam efekt, to Midjourney jest taką aplikacją, która najczęściej, najszybciej nam to odda. I zobaczcie, zaczyna się od tego, że po wykupieniu Midjourney musimy wejść sobie na kanał Midjourney, tam jest taki specjalny bot, są też takie kanały dla newbies, czyli właśnie początkujących, żeby sobie poćwiczyć i tu zobaczycie pracę też innych ludzi, którzy korzystają z Midjourney, ale docelowo tego bota Midjourney zaprasza się do siebie, można sobie utworzyć własny kanał, gdzie już nikt nie będzie nam przeszkadzał i zobaczcie, tworzenie promptu, pisanie promptu dla obrazka wygląda zupełnie inaczej. Zaczynamy od skośnika, potem używamy Imagine. Ja mam dwa Imagine, bo tak jak mówię, Blue Willow kiedyś używałem też, zanim stał się płatny. Mamy Imagine i teraz zaczyna się prompt. I teraz cała praca polega na tym, że ja tego prompta muszę dokładnie opisać. Nie mam, tak jak w przypadku Leonardo, do wyboru opcji tutaj po lewej stronie, tak? Czy tak jak we Firefly. Ja to wszystko muszę opisać odpowiednimi komendami, tak? Oczywiście to nie jest tak, że ja muszę się domyślać teraz, słuchajcie, co, gdzie i jak. Mianowicie mam to wszystko pięknie wypisane, co prawda w języku angielskim, ale włącznie z tym, jakie mam używać komendy, do czego i tak dalej, i tak dalej. O, zobaczcie, image style aspect ratio na przykład, tak? Włącznie z tym, jak mam to opisać parametrami tak naprawdę w takim Midjourney. Zobaczcie, to aspect ratio będzie wyglądało taką komendą, tak? Więc to sobie możemy już od razu skopiować i spróbujemy. To będzie 3 na 2 i idziemy. Photorealistic moves, tak, można przepaść, ale też, dobra, dokończę tu i Iwona już ci odpowiadam. Photorealistic moves on a beach drinking coffee, czyli idziemy do naszego łosia, którego się trzymaliśmy i zobaczymy, jak to wyjdzie nam już na Midjourney. Jeżeli chodzi o narzędzia, są wciągające dodatkowo. Co jeszcze? Słuchajcie, one się zmieniają co trochę. I to, że się zmieniają, wymaga też pilnowania. Jak z czegoś przez 3 miesiące nie korzystamy, może być tak, że wejdziemy i opcja została zupełnie przesunięta w inne miejsce. Tak jak widzieliście we Firefly, nie mogłem sobie znaleźć galerii. Dobra, ale próbujemy z tym łosiem, bo godzinka nam już minęła i będę już powoli zmierzał do końca. To sobie przerzucę, tak żebym mógł wam za chwilę podrzucić także linka do certyfikatu. A nasz łoś się tworzy. Dajcie sekundkę.
I powoli naszłość, słuchajcie, wychodzi. Co ciekawe, w Midjourney możemy użyć również stylów fotograficznych, czyli określać, jak ma być oddalony, czy to ma być panoramic view, czy to ma być na przykład mid-body perspective i tak dalej, więc wszystko, co używają zawodowcy, jak będziemy na przykład chociażby, nie wiem, otworzymy sobie jakąkolwiek książkę o fotografii i będziemy przeglądać na przykład, jak się robi zdjęcia portretowe, później jak to przełożymy do tego promptu, to słuchajcie, będzie działać. Co więcej, na koniec spróbujemy, ten łoś nam się tutaj generuje, jak widzicie, jeszcze chwilę czasu potrzebuje, bo coś nam zwolniło. Można dodawać, i to jest fajne, styl, w jakim ten łoś może być, na przykład styl kinowy, czy styl malarski. O tym, że w styl malarski to na pewno wiecie, ale wyobraźcie sobie styl kinowy. I teraz pytanie do was. Podpowiedzcie może jakiś nieszablonowy film, który miał swój własny styl, swoje własne kolory, światło, jakiś reżyser. To spróbujemy jeszcze tego łosia nam przerobić. On nam na razie tak coś się nie dokończył jeszcze i nam się zaciął. I nie wiem czemu, to spróbujemy jeszcze raz sobie tego łosia przepuścić, tylko może w jakimś stylu, od razu, żeby było. No, jakiś pomysł na ciekawy styl, ale nie, Tarantino, no dobra. Może być, no to Tarantino, właśnie, bo Shrek Shrekiem, ale może, że no Shrek style można by było spróbować, ale bardziej chodzi mi o style kinowe, Tarantino style, może być, albo, a kto kręcił, jak się nazywał Władca Pierścieni, kto go nakręcił, szybkie pomocy od was, poproszę, a my sobie tutaj... Dobra. Reżyser Władcy Pierścieni. A, Peter Jackson. No dobra, zobaczymy, czy nam wyjdzie. Tu mamy. Zobaczymy, co nam pójdzie, bo ten właśnie już powinien być. Aha, dobra, jeszcze raz. Spróbujemy tak. Bo chyba nam coś zaliczyło, że parametry powinien być na końcu. Photo Lighting Drinking Coffee. Peter, ja. Lord of the Ring style. A może nie będziemy mu narzucać teraz raty i zobaczymy. Czy nam wystartuje. W międzyczasie, słuchajcie, jak czekamy, to jeżeli macie jakieś pytania, to proszę zadawajcie, bo już przeciągnąłem, a zawsze Monikę ścigałem, że za długo gada. Tam godzinę. Wysyłam wam link do certyfikatu, a na łosia sobie poczekamy i za chwilę nam się pojawi, to będzie ostatnia rzecz. I już od razu będę was zapraszał na kolejną część, która będzie w marcu. W lutym bierzemy sobie urlop z Moniką feryjny i wrócimy do was w marcu. O, a tu nam się, miłość nam się już zrobił. Ja zerknę tylko na kalendarz. Marzec, 11 jest Monika, a ja pewne będę 4 albo 18, bo w sumie jeszcze nie zdecydowałem. Tak więc, ale obserwujcie, słuchajcie, mentora, fundację inspirujemy, będziemy mówić. Wracamy. Ten łoś coś, nie wiem dlaczego się zaciął i nam się nie dokończył, bo on nie powinien tak wyglądać. Łoś w stylu Petera Jacksona, słuchajcie,
Już aspekt ratio wyrzuciłem, więc został w standardowym kwadracie. Wyglądałby tak. I tym, moi drodzy, na dzisiaj chciałem zakończyć. Tak jak mówię, trzy aplikacje, z którymi można się pobawić, dwie darmowe, Midjourney, niestety płatny, ale tak jak mówię, wszystko prędzej czy później kosztuje. I zapraszam Was na następny raz, gdzie postaram się Wam pokazać, jak podmieniać twarze, jak skalować te grafiki do większego rozmiaru za pomocą jakiej aplikacji i spróbujemy sobie poanimować już bardziej profesjonalnie w runwayu. Być może nawet coś ożywimy. A jeżeli macie jakieś inne, że tak powiem, potrzeby, prośby, zachciewajki, to dawajcie znać, możecie także pisać na grupie Zainspirowani. Będziemy uwzględniać przy kolejnych szkoleniach z AI. Mam nadzieję, że udało mi się troszeczkę Wam pomóc i to działa. Stwórzcie coś fajnego. Najpierw dla siebie, a kto wie, być może później także do pracy. Dzięki jeszcze raz. Życzę miłego wieczoru i tak jak mówię zawsze, cytując mojego ulubionego youtubera technologicznego, znośnego tygodnia. No i przetrwaliśmy Blue Monday, tak więc jutro będzie lepiej. Dziękuję za życzenia dobrego urlopu, jeszcze daleko do tego lutego, bo ferie w świętokrzyskim się zaczynają w lutym, ale tak ten luty będzie odpoczynkowy, tak troszeczkę od webinarów. Dobra, dzięki jeszcze raz. I do zobaczenia, mam nadzieję, niedługo.